Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Rogue Legacy. Lady Chun-Li i Shinobi. Bierzemy. A brakło mi, żeby Gold Gain Up sobie zrobić. No dobra, trudno. Zwiększymy nasze obrażenia. Dwukrotnie. I to tyle, co możemy ulepszyć. Ale możemy sobie kupić jeszcze coś. Teraz mam wszystko rozmyte, co jest w pobliżu mnie. Możemy sobie dokupić jakiś skok czy coś. Za 700, dokładnie. Na jeszcze jednego dasha by się przydało. Heist. Increase your base move speed, multiple runs, even faster. Balance. Daje HP i manę zabijanie przeciwników. Jakbym sobie na wszystkim to dał, to byłoby spoko. Możemy skoczyć ponownie. Tu jest dash. Dobra, to weźmy tutaj skok. A tu sobie damy... Aha, nie mam tego drugiego dasha. No dobra, to możemy trzy razy teraz skoczyć. To taka jest zaleta. Tak, zablokujmy zamek. I dostajemy tylko 60% golda. Ale będziemy mieli otwarte przejście do walki z bossem. I teraz możemy w nieskończoność do niego podchodzić. I tyle, za którymś razem się uda, nie? Nie dostaniemy aż tyle golda za niego. Ale go porobimy. Znaczy, porobimy, mam nadzieję, że go porobimy. Będziemy teraz zrobić podejście do niego. Skoro już raz sobie oczyściliśmy drogę. Aleksander. Za którymś razem musi się udać. Nie ma takiej opcji, że nie. O kurde, brawo. Shinobi jest idealny do zabijania bossów. Barbarian King jest jeszcze ewentualnie dobrą postacią. No ale Shinobi powinno to pójść. Szczególnie, że te czaszki możemy bardzo łatwo zabijać. Zajebiście idzie, jest spoko. To jest do ogarnięcia, słuchajcie. Dobrze! Ogarniawka, team. Dziękuję, pozdrawiam. Wypierdalaj! Dobrze! Poszedł. To trochę mniej golda niestety, niż dostalibyśmy, ale... Dwa koła jest. Ciabach! Magic damage increased, armor increased, strength increased. Aleksander załatwiony. Drugi boss za nami. Teraz możemy iść, a raczej powinniśmy po prostu iść na górę. Do tower, bo w tower czeka na nas kolejny boss do pokonania. Pięknie. No trochę rychło w czas. Uważam, że jego sporo wcześniej można było pewnie pokonać. No ale trudno. Każdy gra jakby tam, no niestety, tak jak mu umiejętności pozwalają, tak? U mnie absolutnie bez rewelacji pod względem zręcznościowym. Lubię tę grę, bo ma trochę fajnych roguelike'owych elementów właśnie w stylu tutaj. Losowa postać, perki takie, upgrade'y. Natomiast mechanicznie to nie powiedziałbym, że to jest szczyt moich marzeń. Dobra, tutaj będzie chyba najbliżej, żeby pójść w górę. Tu mamy też leczonko. Ja pierdolę. Ło, dobrze. Defeat all enemies, spoko, to jest do ogarnięcia. A fairy chesta warto mieć. Dobrze. Pięknie. Pięknie, dziękuję bardzo. Kurde, felek. Coś cudownego. Ciach, idziemy do wieży. Dobrze. Rozpierdalamy. No szkoda, że tak mało golda będzie, nie? No ale trudno, nie można mieć wszystkiego. I jest tower. The Maya się nazywa. Dobrze. Tego łebka sobie zabijmy. No, na niego parę strzałów trzeba, zanim zdechnie, bo nas odbija, ale nie szkodzi. To jest wszystko gold. Chętnie bym sobie tu zginął na bosie, nawet tylko po to, żeby na niego wejść. O nie! Chyba trudno. Aleksander załatwiony, to ważne. Ciabach! Paladin, assassin, standard hero. Paladin. Tu coś bierzemy? Myślę, że zwiększamy sobie po raz kolejny siłę i zdrowie. Pyk.
I lecimy, słuchajcie, teraz już bez pieprzenia od razu w górę. I zobaczymy, jak nam tam będzie szło. Dmaj. No i bardzo chętnie bym sobie też właśnie zagrał. Ała. Zawalczył z tym bossem, bo nie wiem, jak on wygląda. Chyba nigdy na nim nie byłem, wiecie? Albo raz może wszedłem kiedyś przez jakiś przypadek czy coś takiego, jak się zgubiłem i jakoś tam dotarłem do niego. No to musiały być jakieś bardzo dziwne okoliczności w realnie. Musimy gdzieś w prawo przejść. Kapliczka. Will you pray for assistance? Jak najbardziej. Obol Kidra. Pewnie jak możemy jednorazowo sobie golda zachować, to jest spoko opcją. Dobrze. Kurde, no jest źle obrócony byłem. Tutaj sobie w dwie strony najlepiej odblokujmy przejście, bo nie wiemy, skąd będzie pójście w górę. O, tutaj jest. Bardzo nas to cieszy. Goldy! Lepsze goldy jak silvery. Tyk. I wchodzimy do Maja. O ty! Ninja. Przerąbane coraz bardziej są te jednostki. Są wszystko ulepszone wersje, takie kurwysyńsko ulepszone wersje tego, co już widzieliśmy. A, to nie chroni odobrany, że nie zasłania pocisku. Niedobrze. Jezus. Dobrze, na szczęście potrójny skok tutaj uratował. No robi się tu strasznie, trzeba to przyznać. Dobrze. Dobrze. Można było mu postawić miecz i uciec właśnie. No strzel. Au. Dobra. Fuck, myślałem, że szybko odskoczy. Dobra, nieważne. No to nie jest możliwe to, niestety, z moimi aktualnymi spelami. Szukamy bossa, słuchajcie, żeby tak, no, tak jak mówię, nawet na niego wejść. I nawet jeżeli miałbym zginąć od razu, to spoko, ale chciałbym go zobaczyć, jak on działa po prostu mechanicznie. Łop! Dobra. Kurde. O nie! Ojajajaj, myślałem, że się zmieszczę, ale Lady Henrietta niestety umarła. Archmage Shinobi Paladin. Shinobi. Deal massive damage, but you cannot crit. Dokładnie to mi pasuje. Nie chciałbym zużywać obola, no ale pewnie mi automatycznie zużyje, nie? Nie, nie chcę obola ci dać. No dobra, nic. Ale i tak mi zabrał golda, to jakby nie kumam, o co chodzi. Dobrze. Adres tym Savannah, to znaczy, że mam jakieś problemy pewnie. Będę jakoś chujowo spele kastował, albo będzie mi się nie wchodził atak, czy coś takiego. To nazywa bycie super Savannah. Albo nie wiem, z randoma będę mógł nie zadać obrażeń, jakieś takie głupie rzeczy się będą działy. O Jezus, take no damage. O właśnie, zjebał, właśnie, skok, kurwa, no i chuj, bo na przykład może mi się skok zjebać, okej, okay, to już wiem, co mi się dzieje. Już rozumiem, no Jezu. Narzekano, ja na takich grach zawsze narzekam, to nie jest nic dobrego, ale no niestety, trzeba zrobić Dipitolena mis. Do przeżycia, mam nadzieję. Pięknie. O, aż się zwężyłem z tego wszystkiego. Ciach. Vitolene mi pewnie. Tak. Bałem się przez chwilę, że będzie don't take any damage. Co może być, nie ukrywam, dosyć skomplikowane właśnie. Powinno być spełnione już. Czy jeszcze nie? A czemu? Czemu nie jest? Okej. Pięknie. Kolejna runa.
I mamy wejście na górę, zajebiście. W kurwę. Jezus. Nie ma takiej opcji, w ogóle nie idę tam. Czy tam można górą po prostu tam iść, nie? Coś takiego. Mini Aleksander. Jezu. Ile tu tych projectile jest, no pojebało, tylko przecież tego się nie da uniknąć. Obrazy, które strzelają jeszcze, ja pieprzę. Ale to jest masakra. To już bardzo długo pociski lecą. No. Pewnie tu można jakoś zejść mądrze. Aha. Ciekawe. W sensie, nie kumam, jak można by było to pounikać. Trzeba by mieć jakiś spell, który niszczy pociski, albo to ozrać i iść tam na pałę. Spelunker. Dobrze. Tu coś mamy. Plus health, plus mana. A teraz mam... Tutaj więcej plus health, plus mana. Dobrze. Zajebiście. Jak działa mój spell? Ło, zajebiste. Totalnie to chcę. Mam mało many, niestety. Nie będę mógł tego tak często używać jak chcę, ale trudno. Idziemy sobie golda poldorować, słuchajcie. Jakoś tu trzeba przejść, zaraz spokojnie. Dobra, mamy goldix. I skok, i skok. Dobrze. Kurde. Nie lubię w tych głupich miejscach tracić życie. No niestety w głupich miejscach się najczęściej traci życie. No jak jest coś, co się wydaje trudne, to się tam tak skupiamy, że nam to wychodzi, nie? A jak się wydaje, że nie jest źle, to potem za właśnie. Dostajemy głupi ryj. O kurde. Żebym wiedział, jak te typuncie działają. O kurde. Ja pieprzę. Co za gość. Ja pierdolę. Chcę ich zabić. To może być dosyć trudne. Bo każdy z nich rzuca za każdym razem losowe spele losowego mage'a. Dobrze, zajebiście. Yeah. 700 golda. Kryształ. Kozacko. Tak się robi hip-hop, bitch. O nie. O, właśnie powinien jakoś głupio zginąć. No jumping. A to jest spoko, to jest do zrobienia. Już to robiłem. Barbarian King, zajebiście. Enemies can't knock your back na dodatek. Zajebiście. Plus do siły. Idziemy, Barbarian, 450 healtha. Fuck you, bitch, nie macie podejścia. Idzie czołg. Chodźmy na towerkę i próbujmy się do bossa przebić. Pięknie. A ja mam ten krzyk, to jest pod... A, okay. A, mam pierdolca, że widzę przeciwników, których nie ma. Nic dobrego. No, spróbujemy sobie z tym poradzić. Oj. Okej. Okay. Dziwne. Aha, tego tu nie ma. Oko. Mamy wejście na górę. Ale sobie, kurde, tyle zdrowia odnawiamy, to jest super opcja. Dobrze. Dobra, tak robimy, bo to więcej naraz rozdupimy ich. Ała. Aha, to nie istnieje, dobra.
Fuck. Dobrze. Dobrze. Fuck, no nie zdążyłem przejść, żeby uniknąć. Ale intencje były dobre. Po prędkości nie wyczuł. Fuck, no to przez ściany przechodzi. Ja pierwszy, ale w dupę dostałem. Spokojnie, tutaj na szczęście odnawianie HP odnawia mi bardzo dużo. Ale nie, to przeciwnicy tutaj na Mai są już bardzo trudni w porównaniu do takich klasycznych, bym powiedział. Andry podejrzewam, że nie istnieje. No. Często ten, co nam się wydaje, że istnieje, jest niepasujący taki do otoczenia delikatnie. No to trzeba było dostać. Co to jest? Ło, zajebiście. Pięknie. Goldix. Szukamy. No trzeba tam w prawo do góry iść, bo nigdzie indziej nie możemy już. Okej. Okay. Jesteś jak Elohel, nie istniejesz. Pięknie. Dobrze. Pięknie. Idziemy. O ty kurwo. Dobra, ten nie istnieje. Spoko. Różne zbroje. Wstrętne gnoje. Nawet nie bardzo miałem jak na niego skoczyć. Dobrze. O nie! Okej, dobra, ale szczęście to było przewidzenie moje tylko. Dobrze. Gdzie tutaj ten boss jest, co? Nie mogę go znaleźć. Tu nie idę. No nie! Kurde. To jest różnie, czasami coś jest na górze, czasami nie ma. Dobrze. To jedzonko mi bardzo dużo zdrowia odnawia. Idę. O nie! To jest dziwny sposób poruszania się przez to, jak to działa. Fuck. Dobra. No nie! Straszne pomieszczenie. No dobra, ale nie było źle. Nie było źle. Ale bardzo dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki na Rogue Legacy. Jutro 18. Cześć.